Rozpoczęliśmy uroczystość tradycyjnym tańcem polskim, polonezem, w wykonaniu uczniów naszej szkoły, który poprowadzili pani dyrektor Elżbieta Nowak i pan Tomasz Frycze. Teraz poprosimy panią dyrektor Ewę Małoszczyk o zabranie głosu. We would like to welcome everybody, especially our guests from Turkey, Italy, Hungary and Spain. At the beginning you could see the Polonaise, Polish traditional dance. Now the headmistress of our school, Mrs. Ewa Małoszczyk, is going to make a speech. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, w imieniu swoim i pani dyrektor Agnieszki Stępień, która dziś nie może być z nami, witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych gości. Witam starostę powiatu zduńskowolskiego, pana Wojciecha Rychlika. Wójta gminy Zapolice, pana Witolda Oleszczyka. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach, pana Pawła Pertka. Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Gdyńskiej Woli, panią Joannę Jarosławską. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 z Gdyńskiej Woli, panią Marzenę Jaruga. Witam Radę Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach z przewodniczącą panią Katarzyną Braun i panią Izabelę Liszewską. Witam bardzo serdecznie wszystkich gości, wszystkich nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, nasza szkoła bierze udział w partnerskim projekcie szkół w ramach programu Comenius. Projekty partnerskie to współpraca szkół z różnych krajów Unii Europejskiej, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Projekt ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z krajów europejskich. Wniosek do naszego programu napisały dwie nauczycielki uczące u nas języka angielskiego, pani Joanna Kamińska i pani Alina Kapica. Otrzymaliśmy 20 tysięcy euro dofinansowania. Od listopada 2013 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli wyjeżdżali za granicę. Byli dwa razy w Hiszpanii, na Węgrzech i we Włoszech. Przed nami wyjazd podsumowujący, wyjazd do Turcji. Dzięki udziałowi w programie uczniowie mają znakomitą okazję do doskonalenia języka, motywację do samodzielnego działania w różnych sytuacjach i możliwość nawiązywania różnych relacji koleżeńskich z krajami Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, udział w programie Comenius to nie tylko wielki zaszczyt, to nie tylko przygoda, ale również wielkie wyzwanie. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim nauczycielom i szkolnemu koordynatorowi projektu, pani Asi Kamińskiej, nauczycielom języka angielskiego, panu Tomaszowi Frycze, pani Alinie Kapicy i Magdzie Radajczyk. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie dzisiejszego spotkania, jak i również wszystkich zorganizowanych do tej pory wyjazdów. To dzięki Państwa chęci, Państwa zaangażowaniu, Państwa pomysłom, wszystkie wrażenia i ciekawe doświadczenia z wyjazdów naszych uczniów na pewno nie zostaną zapomniane. Bardzo proszę o zabranie głosu wójta gminy Zapolice, pana Witolda Oleszczyka. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele z Węgier, Turcji, Włoch oraz Hiszpanii. Bardzo się cieszymy, że możemy Was gościć dzisiaj u siebie. Wymiana młodzieży w ramach programu Comenius to bardzo ważna i cenna inicjatywa. Dzięki takim spotkaniom jak dzisiejsze możemy lepiej się poznać,
Możemy poznać swoje kultury, tradycje, obyczaje, ale również problemy. Poznajmy po prostu codzienne życie. Podczas takich wizyt zawiązują się nowe znajomości oraz przyjaźnie, które później przez wiele lat są kontynuowane oraz rozszerzane. Coraz lepiej się poznajemy, zaczynamy tworzyć jedną wspólną, wielką rodzinę. Szanowni goście, życzę Wam, aby te kilka dni, które nas spędzicie, na trwałe zapisały się w Waszej pamięci. Wszystkim życzę niezapomnianych chwil, mile spędzonego czasu, pięknej pogody oraz wszystkiego najlepszego dla Was oraz Waszych najbliższych. Dziękuję. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, zapraszam na koncert zorganizowany z okazji przybycia naszych partnerów projektu, którego tematem przewodnim są ludowe tańce i piosenki europejskie.